Sponsorem transmisji jest sklep komputerowy Ekspert. Najlepsze komputery w najlepszych cenach. Łomża, ulica Broniewskiego 20. Rocznie w Polsce z powodu chorób odtytoniowych umiera 70 tysięcy osób. To jest więcej niż liczy nasze miasto. Leczenie pacjentów chorób, które są wywołane paleniem tytoniu, kosztuje Polskę rocznie 18 miliardów. Z ankiet, które mamy, które zostały przeprowadzone w 2011 roku, wynika, że w Polsce pali co trzeci Polak powyżej 15 roku życia. Przy czym więcej pali mężczyzn niż kobiet, więcej pali osób o niskim wykształceniu, znacznie większy odsetek pali osób, które mają kiepską sytuację finansową. W związku z tym powstał pomysł, by wdrożyć program ograniczenia skutków palenia tytoniu. Porozumienie ma na celu powołanie zespołu do spraw realizacji ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu. I to, co należy do zadań, a wymaga podkreślenia, jest to koordynowanie realizacji zadań wynikających z harmonogramu Krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu oraz programu Odświeżamy Nasze Miasta. Następnie wymiana informacji poprzez organizowanie spotkań i konferencji, współorganizowanie szkoleń, kampanii edukacyjno-informacyjnych. Koordynacją działań zespołu zajmie się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży. To są takie znaczki, które chcielibyśmy, by znajdowały się na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej, by, mówiąc krótko, zachęcały palących do rozstania się z nałogiem, a niepalących zmobilizowały do odważnego przeciwstawiania się łamaniu zakazów. To jest symboliczna plakietka, ponieważ większe ilości sztuk już częściowo zostały przekazane. Druga część będzie przekazana niebawem. Z rozmów kolorowych wynika, że część plakietek została już powieszona, już zdążyła zniknąć z przystanku. Dzisiaj Sanepid zainicjował akcję antynikotynową. Podpisane porozumienie z 10 różnymi instytucjami i firmami z terenu miasta. Co to tak naprawdę za akcja? Co ona ma wnieść? Cała akcja ma odświeżyć nasze miasto. Szczególnie wyznaczyć strefy wolne od dymu tytoniowego, czyli miejsca, w których nie będzie można palić, miejsca, w których przepisy zakazują już palenia. My jesteśmy od tego, żeby poinformować naszych mieszkańców i odpowiednio oznaczyć te miejsca, a także promowanie mody na niepalenie, rzucanie palenia. Dzisiejsza akcja, znaczy dzisiejsze zainicjowanie tak akcji, to będzie akcja edukacyjna przede wszystkim, tak? Skierowana do mieszkańców za pośrednictwem firm, które zechciały uczestniczyć w waszej akcji. To będzie także nie tylko jest to forma edukacyjna, także informacyjna, forma profilaktyki, działania bezpośredniego do osób zainteresowanych. Dzięki tym firmom z pewnością nasza akcja na pewno będzie miała większe odzwierciedlenie w społeczeństwie. Więcej osób będzie mogło odczuć ten pozytywny wpływ działania naszego zespołu. No dobrze, no to konkretnie, praktycznie, w jaki sposób będziecie Państwo działać? Zespół, który powołaliście, co będzie robił? Na chwilę obecną zostały przekazane symboliczne znaki zakazu palenia dla MPK i PKS w Łomży. Będziemy oznakowywać przystanki autobusowe znakami zakazu, a także dworzec autobusowy w Łomży. Będziemy oznakowywać pojazdy tych firm, a także chcemy zorganizować huczne obchody Światowego Dnia bez tytoniu.
31 maja. Dyrektor sanepidu wspomniała o tym, że w dalszym ciągu tak naprawdę palenie papierosów to jest problem. Chociaż rzeczywiście te akcje zdrowotne są i profilaktyczne coraz bardziej rozpowszechnione, to problem jest, ale jednocześnie jednym z takich batów, można powiedzieć, na palaczy są dość wysokie kary, jakie w tym momencie obowiązują za złamanie zakazów palenia w tych miejscach wyznaczonych. W chwili obecnej za złamanie takiego zakazu jest mandat w wysokości 500 zł dla osoby, która pali w miejscu, w którym obowiązuje zakaz, a dla osoby, która powinna oznakować, która jest zarządcą danego miejsca, powinna je oznakować, w przypadku, gdy go nie oznakuje, jest to mandat w wysokości 2000, są to chociażby bary, lokale gastronomiczne, tego typu miejsca. Czyli nawet jeśli nie państwa działania, to z pewnością te kary dość wysokie przemówią do wyobraźni. Miejmy nadzieję, że na tyle dobrze wszystko oznaczymy. Nasze działania będą skomasowane z każdej strony, dlatego jesteśmy tak liczni instytucjonalnie na naszym terenie, żeby każdy wniósł coś do tego programu Odświeżamy Nasze Miasta. Tego państwu życzymy i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Sponsorem transmisji jest sklep komputerowy Ekspert. Najlepsze komputery w najlepszych cenach. Łomża, ulica Broniewskiego 20.